Mamy już gotowe schronienie. Mam także ogień, tak więc już powinienem jakoś przetrwać. Teraz potrzebuję jakieś źródło energii, która pomoże mi przetrwać. Wiadomo, te kilka dni w lesie, a nie ma lepszego źródła poszukiwania pokarmu niż takie właśnie tutaj spróchniałe drzewo, które kryje mnóstwo robaków, różnych takich paskud, tam są, nie wiem, lisy, koty, takie rzeczy. I to wszystko da mi solidnego, energetycznego kopa. Tak więc zobaczmy, co tu jest. Czasami też można znaleźć coś... O, widzę robaka. Robaka nie... O! Mam niesamowite szczęście. No! Teraz przeżyjemy. Idę na kebaba.